Cześć, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z holem zakupowym spożywczym z Dino, ale nie tylko, bo będąc jeszcze u teściów, a raczej w drodze powrotnej do siebie do domu, byłam też w Pepco i w Dilzie, w Tedim i w Kiku tak samo, ale tam nie poczyniłam zakupów, natomiast jeśli poszukujecie jakichś fajnych dekoracji jesiennych, to w Tedim jest sporo, naprawdę jest mnóstwo fajnych rzeczy. Ja się w nic nie zaopatrzyłam, troszkę żałuję, no ale trudno, nic już z tym nie zrobię. Natomiast poczyniłam zakupy w Dilzie i w Pepco, ale zaraz Wam to dopiero pokażę. Mam tutaj, słuchajcie, Jezus kochany, dwie wypełnione po same brzegi i ciężkie reklamówki i zaczniemy sobie właśnie tutaj od zakupów spożywczych z Dino. Już tutaj rozwiązuję reklamówkę. W ogóle powiem Wam, że byłam też w Actionie zobaczyć i też jest mnóstwo fajnych rzeczy i zauważyłam, że na przykład nie ma tego samego asortymentu co u nas, w sensie ten asortyment się troszkę różni. Nie wiem jak jest z tymi teraz dekoracjami jesiennymi i na Halloween, bo też już się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o asortyment z artykułami gospodarstwa domowego, taką chemią i tak dalej, no to ten asortyment się troszkę różni, ale jak będę w Holandii, to zobaczę co u nas ciekawego jest i nowego w asortymencie. No a teraz przechodzimy sobie tutaj do pierwszej reklamówki z Dino i mamy, słuchajcie, płatki z Nestle. Raz je kupiłam na próbę, w sensie Antoś je wziął w Biedron i słuchajcie, tak nam posmakowały, że stwierdziłam, że teraz biorę, póki są na stanie i kupiłam dwie paczuchy i one są o smaku karmelowo-czekoladowym, tak wyglądają i są przepyszne i jedna paczka to jest koszt około 10-12 zł, zależy w jakim sklepie. Dalej, tutaj mamy paragon. Słuchajcie, muszę popatrzeć, czy te niektóre rzeczy po prostu były na promocji. Tak, dobra. Dalej kupiłam sobie moją ukochaną drożdżówkę z serem i z marmoladą. Jak nie ma takiego połączenia, to biorę tylko z serem, innych nie lubię i była ostatnia, więc modliłam się, słuchajcie, żeby pani przede mną nie wzięła. Dalej kupiłam cukierki, one były na promocji i są przepyszne za każdym razem, ale to już Wam ostatnio mówiłam, że jak jadę właśnie na zakupy do Dino, to biorę te cukierki i tak myślę, że jeszcze sobie ich troszeczkę dokupię. Także mamy cukierasy. Dalej chlebek, on jest żytni, coś jeszcze jest, żytnio coś i jest przepyszny, ostatnio go zakupiłam i słuchajcie, poszedł w ciągu jednego popołudnia i wieczoru, jakoś tak, także teraz kupiłam ponownie, myślę, że przed wyjazdem jeszcze właśnie zrobię sobie jego zapas, w sensie dokupię jakieś dwa bocheneczki i on kosztuje 3,50 za pół kilo, ja tak mi się wydaje, nie chcę Was zmylić, ale tak mi się wydaje. Dalej kupiłam sobie cukierki pistacjowe, słuchajcie, przepyszne, także jeżeli ktoś lubi pistacje, to polecam. Następnie na promocji był wafelek z Milky Way, także wzięłam 3 sztuki. Kabanosy też były na promocji, więc wzięłam tak na drogę, jedne wieprzowe, drugie drobiowe. Następnie kupiłam kilka przypraw, nie było wszystkiego tego co chciałam, więc to co mogłam to zakupiłam i co ja tutaj, słuchajcie, tych przypraw, coś mi pachnie, ale się nie wiem co mam, tak, dwa razy przyprawa do kurczaka ze ziołami prowansalskimi, zawsze nie umiem tego wymówić, ale właśnie taka, trzy, przepraszam, tu jest jeszcze trzecia. Dalej wzięłam sobie paprykę słodką mieloną i tutaj jeszcze przyprawa do kurczaka złocista skórka. Następnie znowu cukierki, ale tym razem słuchajcie, jamajki bananowo-ananasowe, w sensie, zobaczcie,
Te jedne są bananowe i ich było bardzo dużo, a te są ananasowe i ich było mało, dosłownie was 10 sztuk, więc wzięłam wszystkie, jakie tylko były. I będę je testować, jeżeli będą dobre, szczególnie te ananasowe, to oczywiście pojadę i dokupię. Także mamy tutaj jamajeczki i to jest jakaś nowość, bo ja ich wcześniej nie widziałam. Dalej tutaj mam kolejną paczkę jamajek kokosowych, czyli naprawdę moich ulubionych, aczkolwiek chyba białe mi bardziej smakują, tak, moje ulubione. No ale kokosowe i białe to jest mój must have. A te zobaczymy, także oczywiście to nie są dla mnie, żeby nie było, ale właśnie kupiłam. Dalej wzięłam jeszcze dwa razy jogurt pitny, truskawka i kiwi, czyli u mnie to taki standard. Inne smaki nie podchodzą za bardzo, do tego cztery bułeczki, jedna galaretka borówkowa. Tutaj mamy właśnie pozostałe Milky Way. Co ja tu jeszcze mam? Wzięłam jakaś nowość. Czekoladowy drink o smaku marcepanowym. Dajcie znać, czy piliście. Ja wzięłam na przetestowanie, były dwa ostatnie opakowania. Także edycja limitowana, także sobie spróbujemy. I coś, co się pojawiło w gazetce i stwierdziłam, że biorę na spróbowanie, to są naleśniki z serem. Jak mi posmakują, to pojadę i sobie jeszcze je dokupię. Także to są całe zakupy z Dino. Ja to teraz spakuję, co by, wiecie, Antoś mi słodkiego nie zauważył, bo będzie od razu akcja. I pokażę wam, co kupiłam w Pepco i Dilzie. No i dobra, jestem już z powrotem. Także lecimy sobie teraz tą drugą tutaj reklamówką. I słuchajcie, kupiłam w Pepco to, co ostatnio wam mówiłam, co mi się tak diabelsko spodobało dla Szymona. I jest to ta kurteczka, u nas, słuchajcie, tak fajna. Śmiałam się, że szkoda, że na mnie i na Antosie takiej nie ma. Z tyłu ona właśnie wygląda w ten sposób. Z przodu tak, w środku z tym kożuszkiem. Ja tu wzięłam rozmiar 92, no i ona kosztowała 40 zł. Myślę, że na teraz jesień i na wiosnę będzie miał jak znalazł. Dalej, one są te zakupy tutaj wymieszane. W Dilzie kupiłam sobie Seven Dolce, bo były chyba za 5 zł, 5 czy 6, jakoś tak za 5, bardzo się opłaca. W Pepco wzięłam dla Antosia taką bluzę z Avengers na 110 i ona kosztowała 20 zł. Także taka bluza. Znaczy, będę ja się teraz mówić, jak to nazwać dokładnie. Tą nazwę się dokładnie wymawia Avengers? Chyba tak, tak mi się wydaje. W Dilzie wzięłam sobie, słuchajcie, takie ice frappe z mokatę o smaku kokosowym. I słuchajcie, to jest do zalewania wodą. Koszt to jest około chyba 6-7 zł. Jest tutaj 12 sztuk. I powiem wam, że to jest przepyszne. Jeśli ktoś z was lubi kokos i właśnie takie mrożone kawy, to sobie kupcie na przetestowanie. Ja jeszcze nawet do teściowej zadzwoniłam, żeby mi jeszcze jedną paczkę właśnie tego kupiła i do tego jeszcze o smaku słonego karmelu. Jestem ciekawa, jak będzie smakować. Także taka kawusia. Dalej dla Szymona wzięłam taką koszulkę, była na promocji z 20 zł na 9, taki jeszcze, wiecie, wakacyjny, hawajski motyw. Dalej, nie mogłam się, słuchajcie, powstrzymać, jak z teściową stałam tak w sklepie, mówię, kurczę, które mam wziąć? A, to i to, słuchajcie, wzięłam. Wzięłam ten kubeczek z Hello Jesień, nie, przepraszam, Hello Dynia, nie jesień. Są jeszcze dwa takie fajne w kształcie dyni. Tutaj mamy 380 ml, tamte są niecałe 400, czy nie, całe pół litra, przepraszam. I one są tańsze, bo są chyba po 5 zł. Te są po 8, ale mam tutaj 380 ml. Natomiast stwierdziłam, że biorę jego. Tamte są właśnie w kształcie dyni i są same takie białe z takimi kropeczkami.
Ale to jeszcze się zastanowię. Natomiast no, powiedziałam, że tego muszę mieć. Będę, wiecie, miała taki mały komplecik. Także kubeczek. Dalej, na promocji w ogóle były niektóre pudełka śniadaniowe. I tak, dla Szymonka wzięłam takie z Tom & Jerry. O, i w środku wygląda tak, wiecie, na jakąś tutaj kanapeczkę czy owoce będzie do żłobka miał. I ono pierwotnie kosztowało, słuchajcie, chyba z 6 zł. Tak, szóstka w ogóle. Czekajcie, tak, szóstka, 6 zł, później była kolejna promocja, było 3 zł i ostatecznie kosztowało 2, więc naprawdę się opłaca. Dalej kupiłam Antosiowi, to już nie było na promocji, takie właśnie pudełeczko śniadaniowe, tu się otwiera, w środku wygląda w ten sposób, tutaj jeszcze otwieracie i możecie, wiecie, wsadzić dzieciaczkom albo owoce, albo kanapeczki. Łyżeczka, widelec, no i tutaj też otwieramy i kolejne przedziałki, więc naprawdę super opcja. Nie wiem, jak długo wytrzymają, wiecie, te zatrzaski, ale no, opcja jak najbardziej fajna. I ono kosztowało już 8 zł. I ostatnie, trzecie pudełko, takie przesłodkie, było też na promocji, z pierwotna cena 12. A końcowa to 4, więc naprawdę spoko. I tutaj są, słuchajcie, 4 pudełeczka. Mamy taką sowę. Dalej mamy taką kotkę. Kotka chyba to jest. Jezus. Piesek. Piesek? Kotek? Kotek chyba. No i tutaj jeszcze jakiś piesek albo kotek też. Także no zobaczcie, mamy kilkanaście takich pudełeczek, więc naprawdę się to opłaca, albo do dziecka, a czy do dziecka, albo wiecie, dziecku dać do szkoły na jakieś owoce lub warzywa, albo po prostu do przechowywania do lodówki. No jeszcze, wiecie, tym bardziej za taką cenę, także możecie sobie właśnie w Pepco posiedzieć tam i poszukać w tym dziale promocyjnym, a czy dział promocyjny, to nie jest dział promocyjny, bo tam były one wymieszane z normalnymi też, ale jak zobaczymy, kurczę, jedno, drugie, to z teściową stwierdziłyśmy, że właśnie weźmiemy sobie taki zestaw 5 pojemniczków. Także no, więc 12 na 4 naprawdę się na maksa opłaca. Wzięłam sobie też tą puszeczkę, którą Wam ostatnio pokazywałam, i ona była za 5 zł. Tutaj mamy pojemność litra. W środku wyglądało tak, więc będzie idealna na jakieś herbatki. Ja tak z myślą o herbacie wziąłam, ale no zobaczymy, może jakieś słodkości schowam. To będziemy widzieć w praniu. I reszta jest tutaj z Dilza i jest to chemia. No i oczywiście w końcu udało mi się dorwać gęsty żel do czyszczenia toalet. Bardzo się z nim polubiłam. Niestety ostatnio Antoś mi się do niego dorwał i mi wszystko wylał, więc tak wiem, to nie jest dobre. Ale jak był, to od razu sobie wzięłam jedno opakowanie. Wzięłam sobie też kokolino niebieskie. Jakoś wcześniej go nie używam, ale tak mi teraz wpadło w oko i stwierdziłam, że kupię na przetestowanie. Także jedno takie kokolino. I ile tu mamy, słuchajcie, 850 ml. I dwa ostatnie koncentraty, nie, przepraszam, ekskluzywny płyn do opłukania tkani o wspaniałym zapachu. I to jest, ja nie umiem tej firmy wypowiedzieć, ale to są ostatnio te, że tak powiem, kultowe, bo bardzo dużo tego na internecie widzę. Właśnie płyny do płukania wzięłam w dwóch takich zapachach. I one chyba, jeden kosztował 14 zł, także na maksa się opłaca, a pojemność to jest 760 ml. Także kochani, to są moje całe zakupy. Mam nadzieję, że Wam się coś spodobało, może akurat właśnie Wam wpadło coś w oko i pójdziecie sobie kupić. Nie wiem, czy Wam to mówiłam na początku, ale to są właśnie chyba moje ostatnie takie zakupy tutaj przed wyjazdem. I jako właśnie spożywka, i jako takie dodatkowe, czy to chemia, czy jakaś dekoracja. Także no, dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy Wam coś wpadło w oko, czy też niekoniecznie.
Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za każdą łapeczkę, komentarz, a także subskrypcję. No i do zobaczenia już w nowym odcinku. Trzymajcie się, buziaki. Pa!